Często patrzymy na daleki kraje jako coś totalnie odmiennego, a to nieprawda. Witamy w misyjnym podcaście. Moim gościem jest dzisiaj Marlena Szymczak, wolontariuszka i koordynatorka wolontariatu Salezjańskiego y, Młodych, y, Młodzi Światu. Witam. Misje bardzo często kojarzą nam się z kimś, kto po prostu na tych misjach jest, i bardzo często kojarzą nam się z kimś, kto na te misje wyjeżdża do dalekiego kraju, w odległe tereny. Ale też przeważnie nie zastanawiamy się nad tym, kto tak naprawdę to wszystko koordynuje. I właśnie na koordynacji, na dbaniu o to, jak do takich misji podejść, przygotować się i co na tych misjach robić, a także później na kontakcie z misjonarzem i takim prowadzeniu go przez tę misję polega twoja praca. Tak, dokładnie. Koordynacja to duże słowo. Prawdą jest, że zajęć mamy sporo, ale w dużej mierze jest to praca zespołowa, więc tutaj jestem ogromnie wdzięczna wszystkim tym osobom, które w wolontariacie się znajdują, bo tak naprawdę razem to tworzymy i każdy daje coś od siebie. Więc tylko dzięki temu, że są osoby, które są otwarte właśnie na to, żeby dawać siebie, możemy coś zrobić. Chciałbym też zacząć właściwie od Twojego osobistego doświadczenia i od tego, że sama. Jesteś misjonarką i to taką, która doświadczyła pracy w takim gruncie misyjnym, rzeczywiście ad rentes, w totalnie obcym kraju, w obcym kontynencie. Jeśli się nie mylę, byłaś w Boliwii. Tak, zgadza się. Jak to się stało, że trafiłaś właśnie do Ameryki Południowej? Punktem wyjściowym jest pojawienie się w wolontariacie. W moim przypadku to był salezyjski wolontariat misyjny Młodzi Świat Łodzi w Poznaniu. No i po pewnym czasie aktywnego udzielania się w tym wolontariacie postanowiłam złożyć... Wniosek, podanie o wyjazd, które zostało rozpatrzone pozytywnie. Dzięki temu znalazłam się właśnie na rocznym wyjeździe na wolontariacie misyjnym, w sumie to 13-miesięcznym, dzięki sytuacji pandemicznej. Czy to jest tak, że przychodzi ktoś do wolontariatu, zapoznaje się z wami, dowiaduje się, przychodzi i mówi nagle, słuchaj, słuchajcie, ja chcę wyjechać gdzieś do Afryki. Czy on podaje konkretną destynację, a wy mówicie, okej, okay, za dwa miesiące możesz jechać? Domyślam się, że to pewnie wygląda trochę inaczej. Często spotykam się z takimi zapytaniami albo mailami. Mam dwa tygodnie, akurat są ferie zimowe, chciałbym wyjechać. No, pięknie, wszystko świetnie, tylko jednak trzeba by było wiedzieć, kogo się wysyła. I po to jest właśnie ta formacja w wolontariacie. W momencie, kiedy pojawiają się poszczególni wolontariusze, bo prawdą jest, że każdy wolontariusz to jest inna historia, wszyscy jesteśmy tam, żeby na rzecz misji działać, żeby siebie formować. I właśnie ten okres formacji roczny, który jest okresem obowiązkowym, daje możliwość do złożenia podania. Rozpatrzenie tego podania to jest też kilka miesięcy, bo najpierw to tutaj na tym stopniu lokalnym poznańskim rozpatrujemy, później kierujemy to do centrali. Szkolenia, weryfikacje, egzaminy językowe, a potem decyzje o tym, kto jedzie i gdzie jedzie. I o ile można zasugerować, że chciałoby się na przykład być wolontariuszem w Ameryce Południowej, to jest brane pod uwagę, ale finalnie wysyłamy tam, gdzie jest zapotrzebowanie. I trzeba się z tym liczyć, że jeżeli ktoś stwierdzi, że bardzo chce lecieć do Boliwii i pracować tam w domu dziecka, może się okazać, że będzie pracować w Gambii na przykład, bo akurat tam ci misjonarze potrzebują pomocy. Ale wydaje mi się, że osoby, które składają takie podanie, mają świadomość, że że to przede wszystkim chodzi o to, żeby nieść pomoc tam, gdzie jest potrzebna, a nie gdzie nam pasuje. Myślę w ogóle, że to jest chyba taki pierwszy weryfikator tego, czy ktoś się nadaje na wolontariusza i tego, czy będzie dobrym wolontariuszem, że jest po prostu otwarty i gotowy na te wyzwania, które daje, które rzuca Ewangelia. Natomiast też muszę zapytać, że to, kto może być takim wolontariuszem i jakie kryteria musi spełniać osoba, y, która ubiega się o to, żeby wyjechać, pomagać w dany rejon świata? W wolontariacie mogą pojawić się wszyscy. My nie mamy tutaj jakichś klasyfikacji i widełek, że ta osoba może, ta nie. Bardzo się cieszymy, kiedy widzimy nowe osoby, niezależnie od tego, czy mówimy o studentach, osobach pracujących, osobach starszych czy takich naprawdę młodych. Pozytywnie zaskoczona byłam, ponieważ w tym roku Dostałam też zapytanie od pewnego ojca, czy jego córka, 14-letnia, może udzielać się wolontariacie. I to było dosyć nietuzinkowe, ale e, sprawiło mi dużą radość, że rodzice chcą angażować dzieci, dać im możliwość e, sprawdzenia się na różnych polach i są na to otwarci. To jest coś pięknego. Ale jeżeli chodzi o takie typowe wyjazdy misyjne i złożenie deklaracji e, tego wniosku o wyjazd, no to już mówimy o osobach pełnoletnich. Musimy wiedzieć, że to są osoby też dojrzałe, poukładane. Mm, więc no tutaj to kryterium wieku plus y, tego okresu formacji, które bardzo dużo weryfikuje. Na pewno też umiejętności językowe, o których wspomniałaś, czyli y, państwowy egzamin. Nie, nie, nie mówimy o państwowym egzaminie, to jest egzamin taki wewnętrzny. Nie Z jest... języka kraju, do którego tak. y, udaje się dany wolontariusz albo do którego chce się udać. Dokładnie. Y, Afryka to w przeważającej mierze angielski, zdarzało się też, że francuski, Ameryka Południowa, język hiszpański. Ale to nie jest takie kryterium podstawowe, wymagane na nie wiadomo w jakim stopniu. Bo prawdą jest, że wielu wolontariuszy uczy się języka tam na miejscu, a no nie ukrywajmy najłatwiej się to robi z dziećmi. Ja zawsze się śmieję, że dzieci są bardzo wdzięczne do pomocy w tym zakresie, ponieważ jeżeli rozmawia się z nimi, one czegoś nie rozumieją, to powtórzą pytanie. Jeżeli dalej człowiek nie wie, no to zmienią jakieś słówko, postarają się tam jakoś tam zmienić, zmodyfikować. Dalszy etap to jest ewentualnie coś tam z krócą ręką pokażą, a jak już widzą, że naprawdę człowiek nie daje rady i akurat nie ogarnia dzisiaj. Machną ręką, powiedzą, że nieważne i wrócą w późniejszym terminie. Wróćmy może też do tej Boliwi. Jak patrzysz na te 13 miesięcy, z perspektywy teraz powrotu do Polski i życia tutaj, no to co wspomniałaś, też to życie w Polsce zostało cię w bardzo nieotwym czasie, no bo kiedy wróciłaś, rozszalała się tutaj pandemia na dobre. Czego nauczyło cię doświadczenie misyjne w Boliwii i kim jesteś teraz po tym, kiedy wróciłaś z Boliwii, jakby z nową trochę misyjną też perspektywą patrzysz właśnie na to, co. Co przeżyłaś i na to, co też przed tobą? Pierwszą podstawową kwestią jest to, że często patrzymy na dalekie kraje jako coś totalnie odmiennego. A to nieprawda. Bo ja akurat miałam to szczęście współpracować z dziećmi, z siostrami, służebniczkami dębickimi, które prowadziły, prowadzą dom dziecka. W tym ośrodku była 27 dzieci w rozpiętości wiekowej od 4 do 18 roku życia. I mimo, że to jest inny kontynent, inna kultura, inne tradycje, to dzieci mają te same wymagania. Potrzebują zainteresowania, potrzebują, żeby się z nimi pobawić, a nie tylko gonić do nauki. Tej uwagi i takiego poczucia, że są ważne. I to jest ta kwestia podstawowa: pamiętać, właśnie, że niezależnie od tego, gdzie, to wszyscy potrzebujemy tego samego. Takiego bycia ważnym i świadomości, że ktoś się nami interesuje. Co jest takim najważniejszym wskazaniem dla misjonarza? Otwartość. <grywa> Otwartość, elastyczność. Trzeba uwzględnić to, że my żyjemy według określonego schematu, mamy jakieś reakcje i wydaje nam się, że wiemy, co nas może spotkać w danej sytuacji. No niekoniecznie. Trzeba być otwartym, bo mówimy o różnych kulturach, są pewne odmienności w tym zakresie i Trzeba umieć też to przyjmować, bo może zdarzyć się że jedziemy z takim nastawieniem, że my mamy jakąś wizję i my mamy rację. A to nie, nieprawda. Trzeba Czyli być... misje zaskakują? Zdecydowanie, tak. Misje zaskakują i wiele uczą. Właśnie takiej otwartości i elastyczności, które są tutaj dwoma podstawowymi kwestiami. W Poznaniu jest sporo takich miejsc, gdzie faktycznie można działać na rzecz misji, ale i nie tylko. I nie brakuje tam młodych ludzi, którzy są chętni, żeby oddać swój czas, swoją energię, podzielić się swoją wiedzą i entuzjazmem, więc to naprawdę cieszy. Jak dzisiaj przekonujecie młodych ludzi do tego, żeby chcieli współpracować i żeby chcieli się zaangażować? My nie przekonajemy, my dajemy możliwość. A to, czy ktoś podejmie wyzwanie albo rozpozna u siebie taką wewnętrzną potrzebę i to pragnienie serca, no to już jest jego indywidualna praca, bo nikogo nie można zmusić do, do takich działań to wszystko musi być naturalne. Więc wychodzimy do, do młodych. Mamy cotygodniowe spotkania na Pszczelnej. Są ogólnopolskie zjazdy, wolontariusze. Listopadowy będzie odbywał się właśnie w Poznaniu. To jest kwestia też działalności na Facebooku, animacji z dziećmi. To jest też kwestia takiej otwartości i, i działalności nawet w mediach społecznościowych. Oczywiście wszystko w miarę naszych mocy przerobowych, bo w wolontariacie działa kilkanaście osób i o ile chcieliby żeby to działało jeszcze lepiej, jeszcze prężniej. No to wszystko na, na miarę tych naszych możliwości. Ale jest, jest właśnie taka możliwość, żeby nas zobaczyć, żeby dołączyć się, bo drzwi są naprawdę zawsze otwarte dla wszystkich osób, które są ciekawe, które chciałyby albo czegoś się dowiedzieć, albo się zaangażować. Więc e, to nie jest problem. Trzeba po prostu wstać z kanapy i przejść. Czyli ta wierność słowom Franciszka w Misyjnym Wolontariacie Młodych jest bardzo wyraźna. Dziękuję Tobie za rozmowę i za to, że opowiedziałaś, czym zajmujesz się, na czym polega Twoja praca i jak działa Wolontariat Misyjny Młodzi Światu. I że podzieliłaś się z nami też swoim doświadczeniem misji. Myślę, że promując misję, też bardzo dużo dobrego robimy dla całego kościoła i przyczyniamy się do ewangelizacji, co jest przecież zadaniem nie tylko misjonarzy, ale też każdego ochrzczonego człowieka. Dziękuję bardzo za zaproszenie i pamiętajcie, kochani, że każdy z nas jest powołany do, do świętości, a jaka droga do tej świętości prowadzi, no to już każdy w swoim sercu rozeznaje. My otwieramy drzwi szeroko dla tych, którzy chcą właśnie przez działania na rzecz misji działać, pomagać i dzięki temu samych siebie również formować, bo wolontariat daje wiele osobom, na rzecz których pracuje ale i daje też możliwość tym osobom, które się pojawiają, na to, żeby siebie rozwijały i siebie uświęcały. Więc serdecznie zapraszamy.